Baterii padła. Tak? Nie ma baterii? Okej. Okay. Nie jest mi pisane nagrać shorta. Ja pierniczę. No. Weź go podepnij na chwilkę, bo... Dobra, pójdziemy do następnej pracy. Chciałem wam nagrać tutaj, co się dzieje z tą turbiną. Dlaczego ta turbina tutaj tak nie funkcjonuje w czasie jazdy, ale padła bateria. Podładujemy ją troszeczkę. Najlepsze, że auto stało dosyć długo na zewnątrz. Odpaliliśmy na strzała, przyjechał, wjechał. No już teraz nie idzie go odpalić. To jest ciekawe, no ale dobra, spoko. Podładujemy go i zaraz wam pokażę, co tutaj się dzieje z tą turbiną. Okej. Okay. O, latarka jeszcze pada. Cudownie. Słuchajcie, rozpięliśmy sobie turbinę od tego zaworka, o tu, w tym miejscu. Podpięliśmy manometr, no i tu wam nagrywam shorta. Zobaczcie, po odpaleniu manometr schodzi nam do 0,5, nawet mocniej. No i rewelacyjnie. Ale zobaczcie, co się zaczyna dziać. Wskazówka nam zaczyna skakać. Zgaś na chwilkę. I teraz tak. I odpal jeszcze raz. Zobaczcie, jeszcze raz odpalimy. Gruszka pracuje. Zgaś i zostaw na zapłonie. Słyszycie takie buczenie? Coś tu sobie buczy. Dotykamy ręką, no coś tutaj wibruje na tym zaworze. Słuchajcie, wibruje i zobaczcie teraz sobie na gruszkę. O, teraz akurat nie widać, no ale dobra. Dobra. Jak słyszeliście, tutaj te wibracje dziwne dochodzą. Tu mamy podpiętego kompa. No i zobaczmy, co się dzieje. Zawór ciśnienia do ładowania. No tak, jest wadliwy, dlatego że on właśnie przepuszcza i stąd są takie pierdzenia. Tak jakby można powiedzieć pierdział, dlatego że zawór tutaj przepuszcza i w czasie jazdy nie dostajecie odpowiednie podciśnienie na sterowanie gruszki. I nie mamy właśnie turbiny, także bierzemy, musimy wymienić sobie ten zawór i będzie wszystko w porządku. Okej, okay. Mam nadzieję, że się nagrało to, co wam pokazywałem z tym zaworem. Jeżeli nie, to jeszcze raz wam pokażę. Tak, tak. Dobra, rozbieramy sobie tył i lecimy z koksem. Co musimy tutaj wykonać? Układ hamulcowy z tyłu, bo się ponoć blokuje. Plus do tego linki ręcznego. Jak widzieliście już wcześniej, są tutaj po prostu całe skorodowane. I chcę się tego pozbyć jak najszybciej, bo tak, to jest ten gość, to jest właściciel tego pojazdu, czy imitacji pojazdu, który twierdził, że żeśmy mu ukradli. No może nie twierdził, tylko powiedział, że chce sprawdzić, bo ma podejrzenie, że żeśmy mu ukradli narzędzia z bagażnika. Takie super luks narzędzia, słuchajcie. No dobra, ja nie mam co robić, tylko kraść komuś narzędzia. Ale tak jak jego zazdrość brała, słuchajcie, to co w weekend nam się wydarzyło, tego, no nie, co widział właśnie, o tamtego, to przyjechał, to tutaj go po prostu aż skręcało na maksa. Dobra. Marcinie, co, wyżej dajmy? Mhm. Bierzemy się i działajmy. Może źle podłożył, bo trzeba tu podłożyć. Tam żeś podłożył niżej. No ale dobra, już podłóż tą. Lampa gdzieś, aha, tam jest. Także tak. Właścicielowi się tyłek zapalił. Od parasolki. O. Co tu jeszcze musimy wykonać? Wymienić osłonę. Tą osłonę. Tak, tą osłonę wymienić.
Okej. No dobra. No i te linki, Marcin. Z tymi linkami to będzie przechlapane. Ale to i tak musimy cały hamulec rozbierać, wiesz? Bo to jest tarczo bęben, żeby odpiąć linki. Ale pan powiedział, że tą środkową mu uszkodził jeszcze. Boże. Że mu się uszkodziła ta środkowa. Bo to na siłę gdzieś coś zrywał i zerwał. Sorki. Czy my mamy też te na linkach? Czy nie mamy tych? Ja muszę zobaczyć, jak ta linka wygląda, bo mamy dwa rodzaje. Wiedziałem, że nie będzie to takie miłe. Dobra. To jest... Tylko tak wygląda. Dobra. I okej. Z takim metalem. Tu masz z takim metalem. Dobrze, tutaj będzie na dziesiąteczkę. Z jakim metalem? Pokaż mi, Marcin. Z takim właśnie, z takim. Która jest strona, która? Aha, to będzie chyba... Chyba nie powiem, która. Okej. Okay. Tu mamy maksa, tu mamy maksa, same maksy. Co ja chciałem? Dziesiątka. To może być jedna dłuższa, druga krótsza, prawda? Tu numerek prawa, druga lewa. Wow, odkręca się. Co ty nie powiesz? No, na tej zgniliźnie się odkręca. Trzeba tak, zaciski demontować. I ja bym zrobił tak. Wziąłbym... O, ściągnął zaciski, zobaczył, czy tłoki... Czy tłoki pracują normalnie, dokładnie. To jesteśmy w domu. A ten zabór na kiedy będzie? Na jutro? Szkoda. Wiesz dlaczego? Nawet zaraz. Ale mi ciśnienie podniósł ten człowiek. Ja pierdolę, słuchajcie. To byście musieli być. Oprócz tego, że mi podniósł ciśnienie. Z tym, że my jesteśmy, no, poczuliśmy się tak, jakby powiedział nam wprost. On nie powiedział wprost, że jesteśmy złodziejami, ale tak się poczuliśmy, bo on powiedział wprost, że musi sprawdzić, czy nic nie zniknęło z jego auta. Słabo. Następną rzeczą jest taka, że przede wszystkim miał pretensje o L200. Już nawet właścicielowi mówiłem, że tutaj w twojej obronie przychodzą ludzie, chcą mnie lać. Tylko że gość chyba się zapomniał, że nie chodzi w mojej wadze. Nie będę ukrywał, że doszło tutaj do praktycznie szarpaniny. Do tego stopnia, słuchajcie. Zaczął mówić, że to L200 to jest moja wina, jak i niektórzy na kanale. To powiem wam, że niestety nie ma tu winnego. Jeżeli to jest moja wina, to powiedzcie mi, co jest moją winą. Udowodnijcie mi to, że to jest moja wina. Myśmy się już dawno z właścicielem dogadali tego auta. Bardzo prosty sposób. Nie ma winnego, to pan dajesz na części, ja daję robociznę i sprawa załatwiona. Części, tak jak mówię, to grosze wyjdą. Nie wiem, czy 1000 zł wyjdą. Chyba nawet nie. Więc myślę, że uczciwie podeszliśmy do sprawy. No ale przyszedł taki ancymon. To L200 to jest pańska wina. Dobra, zaprosiłem go do tego auta, wytłumaczyłem, pokazałem. O, no to jednak nie jest pańska chyba wina. A mówię, no jak? No przecież przed chwilą pan mówił, że moja wina. No to jest rozwalone. Tak było, panie Marcinek?
było. Nie było. Ale ten człowiek jest starszej daty, to raz. Dwa, on chyba jest taki troszeczkę niezrównoważony, mi się wydaje. Nie obrażając nikogo. Nie, nie chcę nikogo obrażać, tak? Nie mówić, że wiesz, że jest taki, taki, siaki. Ale moim zdaniem chyba jest niezrównoważony. No dobra. To już mniejsze z tym. Te prowadnice, pamiętaj, Marcin, że one będą musiały tutaj... Tym myślę, że nie, na prowadnicy nie, wiesz? Wychodzi w ogóle? Chce to wyjść? Nie. Pokazuje, że nie chce. Dosłownie. Nie chce mu się wychodzić. Taka pogoda. Ja cię kręcę, jak to zgnite. A szczególnie to. Ten zbiornik to zaraz odpadnie. Będzie na ziemi leżał. Więcej paliwa będzie. Jak to właściciel powiedział? Tak jak u mnie. Nie jeżdżę z pełnym bakiem, bo się boję. Ładnie idzie, czy nie? Ładnie. Ładnie, ładnie. No jest rant na tarczy, jest dlatego, tak. Wysoki. Nie, byś musiał wiesz co zrobić, patrz. Tylko masz za mały śrubokręt. Cofnąć sobie tłoka. Bo to nie jest do czego innego. No cóż. Najlepiej auto dać do nieba i później będę na palce. Dobra. Okej. Okay. Co się stanęło? Rozleciałeś. No to o tym mówił. Patrz. Tłoki się rozleciały. Co ty gadasz? No patrz, patrz. Pękły w pół. A temperatury. Na kiedy będą? Dobrze pójdzie to na dzień. Okej. A tu była temperatura, widać po klockach. Wiesz o tym? No, jak się zblokowało. Kurwa. Nie do pomyślenia. Czemu? Gdzie nie staniesz tutaj, to głową w coś walisz. Normalnie to jest... No, to jest, wiesz, auto tiry nowe. Tiry nowe. No dobra, to ja mogę tutaj rozkręcać ten. Ale nie mogę. Chciałbym, ale nie mogę, bo... Trzeba tutaj jeszcze te... Jarzma. Jarzmo trzeba. To będzie coś tam będzie, jakieś 19. O. Chyba 18 albo i 17. No, wiedziałem, że 18. Wiesz, że te tarcze też są do wymiany? Ma
Masz ochotę do niego zadzwonić, zapytać się, co robimy? Nie. Cześć, nie dałem na to szansę. Powiedział, że nie. Co nie? Że nie wymieniamy. Nie. Powiedział, że jak coś do wymiany, to wymienić. No ale on powiedział później kwotę, a my tam kurde się zatrzymaliśmy za daleko. Gdzie jest ta grzechotka ta, wiesz? Która? Na rączkę, na gazrurę. Też fajnie się auto robi. A ta rurka? A jest tu. Też fajnie się auto robi, jak masz tylko pewną pulę. No, to nie mówię, no. My tam przekroczyliśmy wodę X. No, tu tarcze nie będą tanie. Zrobię, nie zrobię, zrobię, nie zrobię. No to ja pierdolę. Sponsorem nie jestem. Tak, ale... Będzie ktoś ci wpierdolić. Tarcze mają dość. Nie do mnie. No. Już wiesz, o co mi chodzi? Z tej strony jest dobra. A to co, jedną wymienisz? No nie. Jeden klocek wymienisz? Mamy to. Jarzemko. To mi da. Jarzemko ci rzemko jest. Co mi dzisiaj tak wszystko z rąk wylatuje? No, ale tu była temperatura z tyłu na hamulcach. Już? Się uderzyłeś? Znaczy w tarczy, no w ten środek, a co? Dobrze. Czemu? No bo kurwa, bo co? Jak się nie zgodzi, to zufa będzie. Dupa to tu jest. Chłopak. O, ruszyło się. Najtańsze tarcze i klocki i tyle. Jeszcze tańsze. Jeszcze tańsze od najtańszych. Już prawie dobrze, ale jeszcze o połowę tańsze. Tylne! Masz, idź z tym i zagraj sobie jako płytę gramofonową. Winem, na winem. Da. No. Tam odkręciłeś? Nie? Ale się okaże, że trzeba tu będzie jeszcze te wszystkie pierdolniki tutaj robić.
O! O! Coś polepszy. Okay. Patrz. No. Ja pierdę. No. Dlatego tamta strona oberwała. Ten tłoczek. No. I go tutaj pokruszyło, połamało. O, zobaczcie. Najprawdopodobniej to od temperatury dostało. Ale nie jest to stal, to jest jakiś... I tutaj po prostu to trachnęło. Dobrze. Więc musimy wymienić... wymienić, no te... Co musimy wymienić? Tule... Linki, ale ten... Tłoczki, o! Ja pierdziele, słów mi nieraz brakuje. Tłoczki, uszczelniacze mamy do wymiany, tarcze i klocki. Wszystko z tej strony dostało temperaturę. Wszystko. No to trzeba wyprostować, bo ktoś to podgiął. No. Daj mi tam, jak będziesz szedł mniejszy młotek. Nie będziesz szedł, dobra. Już idę. To ja sobie tutaj biorę i wyprostuję to. Część. Tutaj tak nie było temperatury. Tu się nic nie wydarzyło, ale słuchajcie, wymienimy obydwa. A wszelki wypadek, wymienimy obydwa. Tylko musimy się porozumieć z właścicielem, bo zaraz powie, że okradliśmy go. Elegancio. Dobra, nie odbiera, tak? Ale to się sypie. Taszka dajesz. Gdzieś? O Jezu, dobra, to wypierdol ten na śmietnik całość. Nie przeklinaj, bo jesteś na wizji. Aha. To wiesz co? No nie wiem, możesz to uratować, wyciągnie cię, bo może się spasować, nie dożyjesz. Co mam uratować? No to wyciągnąć rady. Zaspawane w środku pewnie już odbrudzenie. Chłopie, ja to wywalam i nowe wszystko wkładam. No to tym bardziej. No, no jak? Co on mi tutaj imputuje? Dobra, dawaj powietrze. Cyk, cyk. Trzeba spróbować to wydmuchać. O ile się uda. Bekielik, bekielik. Dobra, ale uszczelniacz musisz wymienić to wszystko. Patrz. Tylko tak, tego bym nie wyruszał. Niektóre są bakielitowe dalej, a niektóre można kupić te metalowe. Chyba metalowe lepsze. Chociaż ja wiem. Ja zamieniłem z powrotem na taki właśnie. Jak był? Taki na bakielit. Ale kurde, on w sumie... Nie wiem, czy przy zakładaniu znów nie. Bardzo możliwe. Mniejszy. Teraz to będzie trzeba skrobać. Pewnie będzie takie łatwe, ładne, przyjemne włożenie tego. Będzie trzeba do piachu chyba wkładać. O. Panie, tu macie tylko ten warsztat na tych filmach wygląda większy. Wszyscy to mówią. Wszyscy to mówią. Że on na filmie wygląda... Szeroka
Kamera. A ja też wyglądam grubszy? Czy tak samo? Kurde, pieprzona kamera. Ja mu zmienię. Raczej szczuplejszy niż na tych filmach. Teraz jestem szczuplejszy? No. Kamera powiększa. Ale serio, powiększa. Co za poprana... Te gumki założyć kurzowe to nie jest tak prosto. Bierzesz tłoka, jak go nie włożysz tutaj. Od dołu trzeba, co nie? Tak. Od dołu. Wkładaj, wkładaj, wsuwaj, 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 całego wsuwaj. Nie wypuszczaj. Trzymaj. O. Ale weszło. Weszło? Tak. Chyba. Proszę bardzo, wola. Ho, ho, ho. Pilnik. No. Durdzy, to będzie co niemiara. Ona jest włączona? Mhm. Dobrze. Teraz tak, bardzo ważna rzecz. Tych gumek nie smarujemy od środka, pod żadnym pozorem. Tu musi być sucho. Co najwyżej możemy delikatnie sobie posmarować tutaj ten metal po wyczyszczeniu. Tak, panie Marcin, czy nie? No tak. Okej. Rdzy jest, co? O, jest rdzy. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, jak będziecie sobie pomagać śrubokrętem, to nie zróbcie czasami dziury w tej osłonie, tylko delikatnie. Delikatnie, żeby wam nie przyszło do głowy zrobić sobie tutaj dziurę, bo będziecie mieli do wyrzucenia taką prowadnicę. Proszę cię bardzo, następny zestaw poproszę. Stoi to wszystko okoniem. Proszę cię bardzo. Tu gdzieś poświeć. Dido. Au, się w palca trzasnąłem. Góra. Tego wysokość, co? Troszeczkę. Szczęka jeszcze jest ładna. Okej. No.
trzymaj. Ja myślę, że ta linka na pewno kiedyś działała. Okej. Okay. Teraz byłoby trzeba go opuścić i dostać się tu, bo wolałbym, wiesz, pojedynczo wymieniać to. Dobra, kamera włączona. W razie czego właściciel niech patrzy, że nic nie kradnę. Tylko po prostu wchodzę, bo muszę linki wymienić. Dobra. Jakbyś mi ten szaliczek zabrał, to byłbym wdzięczny, wiesz, bo trzeba by się tu dostać pod spód teraz. Jak to tam jest? Jest? Okej. Dobra, te klocuszki tutaj przestawimy. A tu jest stęchlizna. Tu jest stęchlizna. Tu myślisz, że będą? Ja myślę, żebyś podniósł tak samo fotel. Przecież to jest rozpięta w ogóle. No właśnie. To jest, co tu jest grane? To nie muszę podnosić. No jest w ogóle. Co jest? Bo ta strona się zapaliła, czy coś, tak? Czy zablokowała? Tak. To lepiej było odpiąć ją. A tu patrz, pokrzywione to wszystko. Nie, to jest normalne. No jak, to nie jest normalne. Aha. Ta stoi. Ta też. To by dwie stoi. Idę po szczypce. No. A kombinerka? No, a jak naciśniesz tą kombinerkę? Albo się pokryć. Od razu tą też. Musimy na dół, muszę od góry tam próbować zapiąć. Okej, okej. O! Voila! No dobra. Skończmy tego trupka, bo już mi się nie chce nad nim tutaj siedzieć nawet. To nie te klocki? Ja pikole. I zobaczcie, ja nie wiem, ten samochód to jest przekleństwo. Nic nie pasuje, co wysyłają. I po numerze VIN, i tak, i srak, i siak. Nic nie pasuje. Daj mi coś, żeby to... Dobra, mam. Mam. Co prawda wygięty, ale mam. Jest szansa. Na szympansa. Tu jest to. Ja? Obróć. Tak, to jest to. Też masz to ścięcie. Dobra. Czyli mamy. Wow. Tarcze będą pasowały. To trzeba iść po klucz. Weź może stary klocek, co? Biorę od razu, biorę tu.
Gdzie ty? Ajajajajaj. Jak zobaczyłem sprężynki, że są, wiesz? No. Mówię, co to za sprężynki w ogóle? No dobra, to czekam. Ja pierdzielę. No. Do 2006 roku. Jest czerwone? Nagrywa? Słuchajcie, Marcin wrócił z hurtowni. No to co usłyszałem, to po prostu szok. Jeszcze raz. Nie, są to klocki do tego auta? Od 99 roku nie zmieniły się do 2005 czy 2006 roku klocki na tył do auta, do tego Jeepa. To ktoś by inne klocki włożył? Nie wiem, może to są z Mercedesa, nie wiem. Nie możemy zlokalizować. Co to za klocki? I to niby ten. No pasuje do jarzma. A ten wypracował, że ten wchodzi w cylinderek normalnie. Nie no, to jest bardzo ciekawe teraz, co ty to mówisz. Tylko pytanie, czy te tutaj wybrzuszenia będą pasować? Dlatego trzeba to wszystko przymierzyć do tego. Czyli wychodzi na to, że to są klocki. To są klocki do Jeepa, który wychodził od 99 roku do 2005 czy 2006. W ogóle się nie zmieściły. Nie zmieniły. Nie zmieniły, był tylko jeden rodzaj. A to ktoś dał nie wiadomo do czego. A to nie wiadomo, podobny był, ktoś wrzucił podobny klocek i no i nie dochodziło. No. I one się nie zmieniły. A to jest który rok? 2000? 2004. Czwarty. I jaki ambaras. Słuchajcie, mega strata czasu. Jak... 20 minut we wszystkich katalogach, we wszystkich książkach, jakie są odnośnie klocków, szukania. Trzy osoby szukały. Nie jedna, tylko trzy, żeby znaleźć klocki. Czyli ktoś zrobił nam tutaj taką niedźwiedzią przysługę w tym momencie. No oczywiście, że to są te. Proszę. Ja pierniczę! Nie wierzę w to, co widzę. Ile straty czasu jest? Masakra. I nie wiem, czy tam to jest jakiegoś Skody czy od Volkswagena, bo tak podobnie wyglądają z takimi zamkami. Szok i niedowierzanie, co się dzieje. Czy nie? Gdzie jest ten? O. Dorobiliśmy. Nie, nie, jarzmo. Jarzmo? Jarzmo. Ala. Klocuszki. Garnki już są schowane. Garki? Trzymaj. Garnki już schowałeś, to dobrze. Nie będzie gotowania zupy. Nie będziemy gotować zupy. Powiem ci tak. Daj na chwilkę stary klocek jeden poproszę. Żaden rosół z tego... Nie wiem, czy już przymierzałem. Masz tu stary? No tu sobie. Poproszę cię. Bo nie wiem, czy na wizji pokazywałem. Zobaczcie, jak pasuje ten, który Marcin właśnie się męczył, żeby go dostać. A ten. Niby to samo, ale zobacz. Patrz, aha, widać, że to... Faktycznie to nie jest ten. Zawsze w nich będzie rant. Bo one wychodzą tutaj poza... tarczę. Czujesz? A popatrz, ile tutaj jeszcze mięsa brakuje. Mhm. Okej. Okay. Myślę, że na dzisiaj starczy. Jutro się linki tam podepnie. Nie, bo ja muszę iść coś nagrać. Tłoczki bakelitowe. Tam ktoś powiedział pod tym shortem, że to jeden z tych pierwszych naszych plastików takich. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Tutaj oczywiście się przycierał. Teraz tak, czemu bakelitowe, a nie inne? No oni wpadli na taki genialny pomysł. Ogólnie bakelit był dosyć wytrzymały i mocny. Na pewno mocniejszy niż plastik. Przy czym od temperatury nie puchło, tak? Nie puchło, nie kurczyło się, było spoko. Było spoko, dopóki faktycznie nie dostał temperatury. Jak dostał temperatury, to bakelit zaczął pękać po prostu. A rysy? Myślę, że zdecydowanie łatwiej jest porysować bakelit niż stal. Dlatego ja na przykład dałem tutaj stalowe, nie bakelitowe. No, tak to wygląda.
Jeszcze wiem o tym doskonale, że mówicie, że gdzieś tam w Oplach czy coś stosuje się. Tak, stosuje się jeszcze do dnia dzisiejszego nawet te bakelitowe, aczkolwiek nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego. To moim zdaniem się nie sprawdza. Jedni mówią, że się sprawdza, a drudzy, że nie. Okej. Okay.